Akademia Rozrywki. A dzisiaj naszym gościem jest... A no właśnie, dzisiaj ja jestem Państwa gościem w Akademii Rozrywki. Nie ma dzisiaj gościa w studiu i to nie jest wypadek przy pracy, tylko zaplanowana taka sytuacja. Akurat nazbierało nam się tyle spraw rozrywkowych i kabaretowych do załatwienia, że gdybym zaprosił gościa, to powiedziałbym tylko jak się nazywa, pozwolił mu powiedzieć dzień dobry i do usłyszenia i na tym by się nasza rozmowa skończyła. Dzisiaj takie remanentowe wydanie Akademii Rozrywki. Będzie trochę o koncertach, będzie o konkursach, w których Państwo mogą wziąć udział. Będzie trochę o wydawnictwach. Zacznijmy od informacji o koncercie, o najbliższym wydaniu kabaretowej sceny Trójki w Piwnicy pod Harendą w Warszawie. W najbliższy poniedziałek o 20 przy krakowskim przedmieściu 4/6 wystąpi kabaret Świerszczy Chrząszcz ze Szczebrzeszyna. To chyba pierwsza formacja kabaretowa, która przygotowała program z playbacku i oni właśnie w poniedziałek na kabaretowej scenie Trójki w Piwnicy pod Harendą wystąpią. A już za kilka minut o wydawnictwach, o których już Państwa informowaliśmy, ale jeszcze dzisiaj trochę tych wydawnictw rozdamy i trochę o nich poinformujemy. O pierwszym wydawnictwie powiemy za kilka minut. Będzie piosenka z tego wydawnictwa, a wcześniej jeszcze krótkie spotkanie z Krzysztofem Szubzdą. Ekstremalne porady sercowe, odcinek 3. Jak zdobyć serce tancerki brzucha lub przynajmniej jej autograf. Sprawa jest trudna. Tancerka brzucha zwykle przystaje z treserem kotów, połykaczem ognia lub człowiekiem gumą. Jeśli nie uprawiasz żadnej z tych profesji, musisz zadziwić ją czymś innym. Najlepiej czymś drastycznie odbiegającym od normy. Zgolenie brwi, a nawet wytatuowanie na plecach terminarzu rozgrywek Bundesligi może okazać się za mało oryginalne. Jeśli chcesz zacząć znajomość od drobnego upominku, niech to nie będzie banalny amulet z rogów antylopy, ale jakaś stylowa popielniczka z nogi hipopotama albo coś takiego. Przynieś jej do łóżka parówki z wielbłąda zapiekane w papirusie albo w ostateczności jajecznicę z jaj tukana. Jeśli do tego śpiewasz po arabsku i masz sexy brodę, możesz zdobyć tancerkę brzucha lub przynajmniej jej autograf. A jeśli nie stać cię na takie ekstrawagancje, bądź po prostu sobą. Zagraj jej starą pieśń na sitarze, zaproś ją na gonitwę słoni lub po prostu usiądźcie sobie razem w parku na ławce i zapalcie sziszę aromatyzowaną migdałowcem. Za murami przed wiekami tego uczą nas od dziecka. Żyła, była, troszkę piła Rzeczpospolita szlachecka. Żal za tamto okowito, że ciotkowie byli mali. Mieliśmy Rzeczpospolitą, ale nam ją rozebrali. Do wolności, do swobody serce się dopostawało. Dziwowały się narody, tyle serc, a głów tak mało. I do dziś to pozostało naszą chwałą. Jeszcze słychać śmiech fortuny, odzyskały nam leguny. Z paniem Herbie i papugą, Rzeczypospolitą drugą. Czyja wina, czy zasługa, tyle lat i wątpliwości. Nie udała nam się druga, wredne szkodziły mniejszości. I powstała nam ludowa, rosła w siłę, Bóg dopuścił. Może nie zbyt kolorowa, ale zyła se a już ci. Umarł rozum, umarł i lezy jak w Sejmie. Potem po okrągłym stole kilku zdolnych policzyło. Do trzech liczy się w zespole, że ludowej wręcz nie było. Opatrzność nad nami czuwa, już wygrany sejmiak krajski. Na ławach wszelkie stworzenie, no powiedzmy park jurajski. Zaczynamy od początku, folwark Orwella nas gości. Polska czwarta nam się uda, ku naszej szczerej radości. Nie pożyje se, a
jestem, panie dyrektorze. No to za chwilę pan Jacek i pan dyrektor, to już będą państwo wiedzieli, o jakim wydawnictwie mówimy. Ja powiedziałem na początku, że jestem sam dzisiaj w studiu i ktoś mógł się przestraszyć, ale to nie znaczy, że sam będę występował tutaj. Blisko 30 artystów kabaretowych pojawi się w tym remanentowym wydaniu Akademii Rozrywki. Kilku teraz przed chwilą wystąpiło w piosence z kabaretu Olgi Lipińskiej. Bardzo państwu dziękujemy za udział w tym sukcesie wydawniczym. 7 płyt z archiwalnymi nagraniami kabaretów Olgi Lipińskiej wydawanych najpierw po kolei, a teraz można je dostać w całości, oczywiście pod patronatem Trójki. I mamy dla państwa kilka egzemplarzy w upominku. Teraz proszę zadzwonić 022 i 7 trójek. To w upominku od Akademii Rozrywki. Tak, z okazji 11 marca po prostu rozdajemy państwu to wydawnictwo. Informacja o festiwalu, który odbędzie się co prawda dopiero w czerwcu, ale do maja tylko można się zgłaszać. Festiwalu skojarzonego, dedykowanego naszemu wybitnemu twórcy, trójkowemu, Jonaszowi Kowcie. Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów organizuje trzeci ogólnopolski festiwal imienia Jonasza Kofty Moja Wolności 2009. Jeśli ktoś z państwa pisze własne teksty utrzymane w poetyce utworów Jonasza Kofty albo wykonuje utwory Jonasza Kofty, może się do tego konkursu, do tego festiwalu zgłosić. Zgłoszenia do 15 maja są przyjmowane. Zaraz podam adres strony internetowej, na której jest regulamin, wszystkie informacje. Do 15 maja można się zgłaszać i warto. Mam nadzieję, że później będziemy mogli tych artystów przedstawiać na naszej antenie. A adres strony internetowej to jest www.cpk, jak Centrum Promocji Kultury, .art.pl, www.cpk.art.pl. Tam wszystkie informacje o trzecim ogólnopolskim festiwalu imienia Jonasza Kofty. Ja państwa namawiałem przed chwilą, żeby państwo dzwonili do nas w sprawie płyt kabaretu Olgi Lipińskiej, ale zastanawiam się, czy powinienem państwa namawiać do dzwonienia w godzinach pracy. No, może z prywatnych telefonów w ten sposób, bo jeśli się dzwoni ze służbowych, to można mieć różne problemy, o których opowiedzą teraz artyści kolei, których twórczość mogą państwo znaleźć na kolejnym wydawnictwie, któremu my patronujemy. Za chwilę dalszy ciąg programu. 3 płyty z nagraniami archiwalnymi tej audycji telewizyjnej już się ukazały. No to fragment jednej z tych płyt. Panie Jacku. Jestem, panie dyrektorze. Widział pan to? Widziałem, oczywiście. No i co pan w tej sprawie zrobił? Jestem przerażony, po pierwsze, bo to jest niemożliwe. Proszę pana, dyrektorze. Rachunek telefoniczny za jeden miesiąc w takiej sumie, to jest po prostu... Panie dyrektorze, ja już byłem w tej sprawie, rozmawiałem z panem Adamem, którego podejrzewałem i on się przysięga, że on nigdzie nie dzwoni. No to kto nabija ten rachunek? Panie dyrektorze, nie wiem, no, to jest niemożliwe. Nie, panie Jacku, tak nie może być po prostu. Panie dyrektorze. Albo zamknę to biuro w cholerę, albo niech to będzie porządek. Panie dyrektorze, proszę nie zamykać tego biura. Ja mam pomysł, to jest mały koszt, zainstaluję panu Adamowi rejestrator, bo przecież tylko pan dyrektor... Co to znaczy rejestrator? Co to jest, wydrukuje wszystkie rozmowy, gdzie on dzwoni i wszystko będziemy wiedzieli. Numer telefonu, czy za granicą. Jest to możliwe takie? Jest to możliwe i będziemy mieli czarno jak na biało. Mi nie powie, że kłamie, jeśli kłamie, prawda? No to jest pana ostatnia szansa, wie pan? Panie dyrektorze, to jest koszt tylko 5 milionów. Dobrze, dziękuję panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, że pan mi dał szansę jeszcze. Dziękuję. Panie dyrektorze, mam sensacyjną wiadomość. No. Proszę bardzo, to jest wydruk, panie dyrektorze, z tego urządzenia, które ja zainstalowałem. Działa? Tak, oczywiście. Panie dyrektorze, jestem lepiej niż ułop, panie dyrektorze. Nie pan nie wyraża słów, tylko powiem to... Panie dyrektorze, pan Adam mnie okłamywał. Proszę bardzo, tu jest wydruk. Tutaj jest to ten są jego wszystkie... Ten rozmowy. Sam numer, panie dyrektorze, sprawdzałem, antyle holenderskie to są... Proszę bardzo. A to mamy ptaszka. Mamy ptaszka, panie dyrektorze. No dobrze, dobrze. Czy pan dyrektor, ja zainstalowałem to urządzenie, to było dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę mi to zostawić, ja się tym sam zajmę. Ale ja potrzebuję ten wydruk. Panie. Nie, to ja po tego panu dam. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Jacku. Dziękuję jeszcze raz. No, zobaczymy.